witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcineczku, proszę Państwa, polożujemy sobie koniki na mojej nowej ujeżdżalni. Jeżeli nie widzieliście wcześniejszego odcinka, to koniecznie obejrzyjcie. O, Wilbuś będzie drugi raz się matarzał, nie? Aki, co to za jęki w ogóle? Oje, opa! Jeszcze się pogodzimy, masakra. Oni są się bardziej. Haki już gotowa w kawecanie. Mam w planach, kurczę, kupić kawecan, ale skórzany, bo ten to wiadomo, ten parciany ogólnie on nam się nie przekręca. Nawet nie jest jakoś bardzo mocno tu przykręty, bo jest luz. O, proszę bardzo, jest luz. I jak ja nawet w tą czy w tą, zobaczcie, nie przekręca się, ale wiem, że precyzyjniejszy jest ten tutaj skórzany, który ma tutaj drut jeszcze w środku, nie? To wtedy spoko wysyła sygnały. O, jak sobie będzie parskać, bo ona nienawidzi, po prostu nie lubi, jak tą lążą, o, tutaj, o jej chrapy i wibrysy. To, tak, o, o, no, już się wkurza, już. Dobra, już idziemy. Tak się prezentuje, nie czyściłam jej, z piasek ten i tak odpadnie, jak ona będzie biegać. No i oczywiście butki nasze przepiękne musiały wlecieć. Czekajcie, o, teraz. Patrzcie, Revia Mody, kurde. Bardzo się cieszę, kurczę, z tego zakupu, naprawdę. Dobra, Haki. Nie, no jaką ty masz szyję, koną, naprawdę. 10 na 10. Kurczę, ojejku, no przepraszam, no co? Też zasypiała i nagle w szoku. Koniu, chodź, idziemy. Wilburek tam przywiązany, będę musiała patrzeć, bo tutaj jeszcze ogrodzenia nie ma. O, nie parskaj mi, Haki. Tu jeszcze ogrodzenia nie ma, żeby mi nie uciekną, więc będę musiała kątem oka patrzeć, czy się nie plączę, bo on jest do tego zdolny. Dobra, idziemy. O, właśnie, no wiedziałam, wiedziałam, że już zaczyna. A jakoś przed chwilą nie parskać. O, o właśnie. Koniu, ja to ci muszę chyba kupić jakąś biotanową. Ty kojarzysz, że będziesz parskać. Jak ci biotanową kupię, co? Nie będziesz? No to zobaczymy, no. Coś może, jakieś drążki ułożymy. To jest ostatnio, co przeszkoda była, to drągi rozebrałam. No super koń. Pytanie życia zasadnicze, dlaczego ona się tak śmieci. Koniu, a czym ty mogłabyś? No patrzcie, no koń dawno nie miał przypiętego do nosa ląży, nie miał. I proszę bardzo. I jakieś tutaj, co, muchy? Koniu. Ta już na drąg. Nie, no panie. Zdzisław, o właśnie. Idziemy jak najszerszym kołem, jak najszerszym. Cała długość ląży musi być, cała długość. W ogóle wybaczcie mi, że to tak dziwnie wygląda, ale nagrywam telefonem, nie wzięłam mikrofonu, bo też mi lżej jest. I co nieco wam nagram, ale nie wszystko, więc się nie dziwcie, że zaraz mieć galop i ten. W rzeczywistości to my sobie 15 minut tutaj lążuję zawsze koniki, zaraz Wilburka jeszcze. Dobry, dobry, super zagalopowanie, super. Bardzo ładnie, Haki. Super. Super koń, tak jest, rozluźniamy się. Super, i prut. Bardzo ładnie. Super. No dawaj, pakujmy. O, na to są jakoś ci lepiej idzie. Dawaj, pokaż no. Dobrze. Tak, dobrze. No. Tak, szuszkę popisową chciałaś dać, tak? Koniu, ale to nie jest ląża na takim małym kole. No, co masz mi do powiedzenia? Koniu. No, halo. Super, super, pięknie robisz. Ale my się lążujemy, koniu. Po wielkim kole, nie przy matce. Haki już normalnie zapomniała wszystko. Dobra, Hakawana dzisiaj zaprezentuje nam galop. Bardzo jej się spodobał galop na tą stronę. To czemu jej jakby tego nie użyczyć? Super, prrt. Nie użyczyć, co ja gadam w ogóle, jakie słowa. Haki, to nie jest ustawione dla ciebie, te drągi. Syśku mył. Ty przez drągi chcesz, ja widzę. No właśnie, koniu. No dobra, no to dawaj, cwaniaro. To jest na galop dla Wilbera ustawione. A widzisz, no, jakoś wybrnęłaś. Ale mówię ci, że to nie jest
dla ciebie. No bardzo ładnie ty reagujesz. Tylko nie na to, co trzeba, Syśkumiu. O właśnie. Bardzo ładnie. No zobacz, jak koń się rozluźnia. No super, i uszy do przodu w galopie. Koń zadowolony, no super. I prrr. Dobrze. Dobrze. Super, no w końcu jest mój koń, w końcu. No jeszcze co, o co tam było, co tam było? Taka zainteresowana. No teraz na kłus ustawiłam dla Haki. Przy ścianie, to już zadowolony koń. No pięknie. Jakbyś jeszcze mogła trochę tą głową do mnie, to by było super. No próbuj. O właśnie. Super, super. No o super, no tak, tak, tak. Pięknie. Teraz troszkę przyspieszymy tym kusem. Dobrze. Żeby wyciągnąć. O pięknie, no teraz koń wyciągnął ten kus. Widzisz? No matka troszkę ci podpowie. Pięknie, no. Już patrzę na mój brat, on już deski gryzie hit. No i patrzę, jak ona ma piękny teraz ten stępik. I w tych butach pięknie od piętki idzie takim szerokim. Taki to jest na kus. No właśnie. No czasami Haki to naprawdę. No już, już kończymy Haki. Już się rozstępujemy i spokojnie. Zaraz Wilburka weźmiemy. No nakopałaś, nakopałaś. Na końcu będę musiała autem przejechać i to jeszcze raz tutaj wszystko wyrównać. Wiesz, Syśku? Ostrzyliście stuknięcie? No to właśnie przed chwilą Haka mała stukla sobie tyłami w przód i prawdopodobnie by już tamte buty spadły, a te się trzymają. No super Haki, super. Dobra, teraz mamy Wilburka. Wilbuś też ma butki założone. Jakoś lepiej mu się chodzi w tych butach. Szczególnie po tym piachu. No i wórek. Wórek. A patrz, no, ale co? A co się tak na mnie patrzysz? No idziemy, dawaj, no. Jezu, z Wilburem to nie jest tak łatwo, bo trzeba co czas korygować, żeby wam tu nagrać. Super. Także przepraszam, że częściej, ale muszę trzymać ląże. O, super, super huco. Dobry. Dawaj, dawaj. Hop, hop. Dobrze, no patrz. Pięknie, Wilburek. No pięknie, no hucu. Ale dalibyście wiarę, że hucu ma taki hut? No to po prostu Wilburek. O, patrz jak się... Jak ganaszuje się hucu. Daj. Po co ja ci znakowałem to ląże, jak ty i tak już jesteś wygięty w moją stronę i patrzcie. No super, no ty to naprawdę masz jakiś dar ujeżdżenia psa chyba, Wilbur. Ja za bardzo zbytnio nie muszę nic robić. No super. Prr, prr. No i dalej zatrzymaj. Dawaj, Wilbuś. No, ale tą stronę ma gorszą Wilburek. Bo tutaj już tak, kurczę, nie idzie ładnie zgięty z głową. No pięknie, tylko jakbyś chociaż raz ładnie przeszedł przez te drągi. Super. O, Wilburek, to nie jest przeszkoda do skakania. Przepraszam bardzo. Co ci się tutaj stało? Kusem, kusem. O, właśnie, no pięknie, no teraz Wilburek. Pięknie. Tutaj było zatrzymanie do stępa, takie trochę z zawahaniem. Bo odchyliłam plecy do tyłu i troszkę tak niby zrozumiał, ale nie do końca. Ale dobrze, super. I prut. No prut działa idealnie. Hopaj, hopaj. Nie no, nie no, Wilbur, ty nie masz jakiegoś, naprawdę, ty w ogóle nie masz talentu do skoków. Myliłam się. Dawaj, 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 dawaj. Nie no, zobaczcie to, nie ma szans. I to nie tak, że źle jest ustawione, super, podziękujemy. Bo jest dobrze ustawione, tylko nie potrafi sobie biedny wymierzyć. Dawaj, Burek. Dawaj, dawaj. O, super, no brawo, zobacz.
Dawaj. Dwa kółka galopem chociaż. To będzie twój rekord życiowy. Dobrze. Pięknie. Dobrze. Jeszcze to zatrzymanie to trzeba poćwiczyć, ale chciałam podziękować. Super. Dobra. Widzisz, to ty chyba jednego drąga musisz mieć, bo masakra. Przy dwóch się gubisz. Aha, Kanada kiedyś 10 drogów tak pokonała. Wilber. To ty chyba byś umarł na tych 10. No. Złamałbyś nogę. Tu jeden śmieszek. Tu jeden śmieszek, proszę bardzo. A tutaj drugi śmieszek. Tutaj drugi śmieszek. Pierwszy śmieszek. No ty, jakie ty słodko, naprawdę. No super. Burek, czy ty będziesz się kładł? Co tu się dzieje? Kary. O, już jest różnego. Proszę się położyć. No, tarzacie się? Nie tarzacie się, tak? No oczywiście, że jak matka wam spał, zrobi, umyje, wyszoruje, to wtedy się wytarzacie, nie? Jasne. Dębowanko Wilberka, bo jeszcze bo dawno nie było, a Wilburek naprawdę... Nawet nie da się szarować. Chwilę czekacie, a on normalnie sam podnosi wysoko nogi, bo jak ona czasami jak ona dzisiaj nie chce. A mu się zawsze chce. Raz Wilber ziewa. O, teraz Hakamada. Nie, Hakamada już skończyła ziewać. O, jednak ziewa. Super. Wilburek! Patrz, zostawić dziada. Zostaje na 3 sekundy. W ogóle się nie da. W ogóle się nie da Hucula zostawić. Oj, jejku, to jest normalnie. Osioł mój. Osioł jesteś. Jedno z drugim. Tylko ten osioł ma małe uszy. Party normalnie będzie i będzie i będzie niszczył. Burek. Ty mi tutaj nie słodziakuj. A jeszcze by cię ziewał na drąga, nie no. Patrzcie. Przysięgam. Aha, ty chciałeś mi wymyć, tak? Tego drąga. Znaczy ten stojak chciałeś wymyć, tak? No wymyć możesz, ale gryź absolutnie. Wiecie, poszłam przywiązać Hakamadę tutaj do myjki. Patrzę. A tu malutki zdechły krecik. Ojejku. Biedactwo małe, no po prostu. Jak miał go teraz wziąłem może tym plastikiem. Co to jest za plastik? What? Co tu zrobię? Nie, Junusia, muszę jakoś zrobić. Dobra, ale tego wam nie będę pokazywać, bo jak to. Słuchajcie, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, dokładnie. Miałem kamerzysty, więc oto stojak mnie nagrywa od przeszkody. Świetny pomysł. No patrzę, to na zewnątrz jest mokry, w środku jest suchy, no nie no. Dlatego ja nienawidzę mieć ogona, bo to normalnie schola schodzi, zanim ja jej to wszystko tutaj wyteguję. To nie jest ten szampon fa, jak ktoś miał wątpliwości, ja tutaj po prostu opakowanie z domu wzięłam. Super. I nalałam szampon dla koni, bo tamte pudełko już po prostu zniszczyło, bo Wilber stanął i się roztrzaskało. Także super, Wilber. Musiałam szybko zainterweniować. 3, 2, 1. Jedzie, no. O, dwójkę! Co? W ogóle Wilburek grzecznie stoi, no jestem w szoku, że nic jeszcze nie rozwalił. No ale pilnuję. O, świetną podjazd zrobią. No, w każdym bądź razie Haki umyta już. Teraz jeszcze grzywę rozczeszę. O, kurde, no jak w masełku. Haki. No zobaczymy, jak będziesz się prezentować, co? Największa nasza zmora, ogon. Mhm. Patrz, jak ona ma długi ogon. Ja pierdzielę. Czy to do ziemi dosięga? Ja, proszę Państwa, jej cały czas podcinam ten ogon, widzicie? A on co chwilę i rośnie. I ma go do ziemi. No, Haki zadowolona, suszy się. Na trawce konie.
są wpuszczone. Dobrze to będzie. No, czasami ja po prostu zdania nie umiem ułożyć. Tylko ich obserwuję tutaj na krześle, bo tutaj widzicie druty, nie druty, jakieś drewna, więc muszę ich mieć cały czas na oku. Nic się tutaj nie stało. No i burek to po prostu... Burek! Tylko nie schodź tam w dół, poproszę. A jak mu takie ładne to serduszko, no spójrzcie, no to serce to jest mega. Spodzianka. Wilbuś ubrany i w szoku. Dlaczego? Ponieważ moja mama przyjechała dzisiaj i będzie wsiadać na Wilbera. Po ilu latach? Nie no, żartuję. Przecież miałaś przejażdżkę, ale to było jeszcze zanim do Podolina? Nie, jak przyjechaliśmy z Podolina, czyli we wrześniu. We wrześniu mama stępowała na Wilberze, no to dawno temu, więc no, dzisiaj fajna pogoda. No Wilber pochodził na lądzie, ale stępem co tam, no. Przejedzie się kawałek, bo moja mama to nie będzie kusować żadnych takich, kurde. No. Dobrze, no patrz. Jak już przyzwyczaja się? Masz 50 cm do ziemi. Wystarczy, że zeskoczysz i jesteś na ziemi. Jej nogi. No właśnie, no tam masz metr. A tu masz 50 cm do ziemi, no naprawdę. No troszkę więcej niż 50. No 50, no jak ta, nic. Ta, ta. No, no mówię ci, no. Powiedz, że nie jesteś tak. O, o. Dobra, uwaga, uwaga, proszę Państwa. Moja mama będzie próbować sama skręcać na Wilbusiu. Próbować, no ja będę obok ciebie, nie? Teraz tak, no ja jestem ciekawa, czy ty w ogóle ruszysz. O, o. O. A myślałam, że ty mu błyskę dajesz. Nie. Bo ja mówię, żebyś ruszyła, a ten to może mi w myślach czyta. Dobra, skręć lewą wodzą. No właśnie, źle robisz. Teraz udajesz sygnał do cofnięcia jedną wodzą. Jak chcesz skręcić, nie? Bo to są wodze linowe, no to też nie trzymasz jakoś. Tu musisz sobie skrócić. Raz, że sobie skracasz. Trzymasz tak, że trzy palce tu i ten palec mały idzie tak tutaj pod. I ten o. O właśnie. I tak na wprost. Czyli pionowo, tak? Dobrze mówię? Pionowo. I równolegle, tutaj mniej więcej tak ma, taka ma być odległość od rąk, super. I równo wodze z dwóch stron, super. Jak chcesz skręcić, zaraz ci powiem o wodzach, to lewa i w bok. O, super, Wilburku, dobrze. Pięknie. I teraz prawa w bok, nie do siebie, no. Daj mu lekki sygnał taki. O, super, no dobrze, pochwal. Już zamazany miałam przed chwilą. Dobra. I teraz na wprost do łydki dwie ściskasz i odpuszczasz. Tu masz łydkę, tak? Dwie ściskasz do brzucha i odpuszczasz, no. No ja ci pomogę. Dobrze, no. Tylko nie ciągnij za wodze. Luźno wodze, super. No pięknie, zobacz. Nie no, Wilber, mówię, to jest tak. Pierwszy od twarzy Wilbera. Siada początkujący Wilber aniołek. Ledwo co idzie ślimak, a matka weźmie go na lążę, to leci po prostu. No ja cię znam, Wilburku. A teraz, żeby się zatrzymać, to spróbuj lekko wodzę dwoma naraz do siebie, do brzucha. O, super, no widzisz, no patrz. Akurat na krzak się zatrzymał. Nie no, Wilburek, ty jesteś. Dobra, teraz bez wodzy. Wodze nie, łydka sama, no. Super. Pałąkujcie. Ja mówię z Wilburem, ale mama, ty idziesz dwa na godzinę z Wilburem. On nawet ci nie idzie szybko. No, sukces, naprawdę. Trochę bardziej poluzuj mu, bo on widzę, że chce się porozciągać. Pośladki bolą. Pośladki się bolą. 10 minut idziesz stępem. Ale jestem. A to jest siodło rajdowe. Kazałaś mi spinać, żeby... Ale ty masz się... Lewe prawe. Ale ty masz się bujać, nie spinać. Słuchajcie, ma, to jest naprawdę. Przyszłam z czasu Wilbera. Po 10 minutach stępa i cię nogi bolą, tak? No tu
To ty sobie wyobraź, jak my 6 godzin jedziemy rajd, zapierdzielamy galopy, nie galopu, Ilburku, nie tarzę się, za chwilkę. Za chwilkę, no. Za chwilkę, Ilburku. No, super. Nie no, ale no to widzisz, musisz teraz co tydzień jeździć, żeby przezwyciężyć ten lęk cały, nie? Ojejku. No i teraz... Teraz ziewanko. Teraz drzemka. Oj, Burek, nie kładziemy się. Teraz masz ten. Trzymasz siodło, no. Super, koś. Super, no widzisz, jednak Ujburek położył się. O, Ujbuś już odpoczywa, tak jak ostatnio. O, aha, to spanko wleciało, tak, Ujburek? Ty patrz, no. Dobra, jednak nie. O, teraz się kumił. Ta, ale zawsze tak jest, jedno się kładzie, drugie staje. I potem jak... A no, a mi tym piachem z kopyta. Ojejku, na wstępie koniki tarzały, to na zakończenie teraz, na pożegnanie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Ej, to samo zrobię. I no, i to zobaczenia, Wilber, żyjesz? Do następnego odcinka.